autopromocja. SK Rock. Aktywacja. Tak było dziś. Jedna z rosyjskich firm chce zaoferować klientom możliwość reklamowania się na niebie. I to tak dosłownie. Będzie można wyświetlać napisy i loga, a w przyszłości nawet wizualizacje. Tato, co to jest? To jest wielki wóz. A to? A nie, to McDonald's. Na litość boską, wytłumaczcie panu, który ma kredyt w euro, że zarabianie w euro działałoby na jego korzyść. O matko. System nie będzie spowalniał aut, a jedynie informował o przekraczanej prędkości. To jest takie małe światełko w tunelu dla wszystkich, którzy się boją, że już nas zacipują, wszystko nam zabiorą. Czyli na razie te ograniczniki pozostają tylko w samochodach Williamsa. Aktywacja w SC Rock. Mówimy twoim głosem. Autopromocja. Reklama. Podobno Carrefour znaczy skrzyżowanie. Ciekawe czego? Chociażby wysokiej jakości i super cen na Wielkanoc. Do soboty kiełbasa biała surowa 8,99 za kilogram, a wybrane rodzaje cukierków 2,29 za 100 gramów. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Mama poucza. Idź na studia. Najważniejsze to dobre wykształcenie i dyplom. Tata mówi. Po maturze najlepiej idź do pracy i bądź niezależna. Brat radzi. Siostra, nie słuchaj ich. To twoje życie. Korzystaj z niego. Na szczęście ja wiem swoje. Wybrałam Wyższą Szkołę Bankową. Chcę być studentką WSB i mieć czas na studia, na pracę i na życie. Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Zapisz się do 29 kwietnia i skorzystaj z promocji. Po reklamie. To już 11 dzień strajku. Niech rząd nie zrzuca na nas odpowiedzialności za obecną sytuację. Mówią nauczyciele. Ich związki negocjują właśnie z przedstawicielami rządu. Przyczyną groźnego pożaru w Bydgoszczy mogło być podpalenie. Minionej nocy spłynęło 20 hektarów lasu. A w raporcie też o butelkomacie, który stanął w Krakowie. Za plastikową butelkę zapłaci całe 10 groszy. SK Rock. Raport. Minuta po 12:00, Aleksandra Kowalewska, zapraszam. To już ostatnia szansa na porozumienie przed świętami. W Centrum Dialog trwa spotkanie oświatowych związków ze stroną rządową, a przed budynkiem zebrali się członkowie Warszawskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego. Nie damy się skłócić ani podzielić, mówi Katarzyna Zawadka z liceum imienia Goethego. Protestujemy dalej i powtarzamy. Niech rząd nie zrzuca na nas odpowiedzialności za obecną sytuację. Chcemy wrócić do pracy. Wzywamy rządzący do dania nam wszystkim szansy na normalność. Strajk nauczycieli trwa 11 dzień i pod znakiem zapytania stawia tegoroczne matury. By uczniowie mogli napisać egzamin, muszą zostać sklasyfikowani do 26 kwietnia. Ale my chcemy te dzieci sklasyfikować. Chcemy to zrobić, ale żeby to zrobić, musi zakończyć się strajk. A żeby strajk się zakończył, musi dojść do porozumienia. Dlatego apelujemy do rządu, żeby pochylił się nad propozycją, którą przedstawiło ZNP. Związek Nauczycielstwa Polskiego, przypomnę, domaga się 30% podwyżki rozłożonej na raty. To jest raport w SC Rock. To mogło być podpalenie. Chodzi o pożar lasu w Bydgoszczy. Minionej nocy spłonęło 20 hektarów w dzielnicy Fordon, niedaleko ogródków działkowych. Z pożarem walczyło 26 zastępów straży. Ogień udało się opanować. Teraz przeprowadzona jest kontrola bezpieczeństwa pogorzeliska. A w raporcie długo wyczekiwane dobre informacje dla warszawskich kierowców. Dziś wieczorem w końcu otwarta zostanie Marynarska i łatwiej będzie przejechać przez Służewiec. Obydwie jezdnie ulicy Marynarskiej będą udostępnione do ruchu. Na każdej jezdni znajdą się 3 pasy, czyli w sumie 6 pasów ulicy Marynarskiej będzie dostępnych dla kierowców. Zapowiada Agata Chońska z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. Remont trwał ponad 3 lata i choć Marynarska zostanie otwarta, to prace potrwają jeszcze do końca maja. To, co zostało do wykonania, to zakończenie budowy wiaduktu w ulicy Postępu, którym po zakończeniu inwestycji ruch będzie się odbywał nad ulicą Marynarską. Nie dokończono też kładki dla pieszych powstającej przy ulicy Wynalazek. Słuchacie raportu w SC Rock. Przynieś butelkę, automat zapłaci ci za nią 10 groszy. Kraków rozpoczyna walkę z plastikowymi pojemnikami na napoje. W jednym z oddziałów Urzędu Miasta pojawił się butelkomat. Wystarczy przynieść butelkę plastikową, która nie będzie zgnieciona przede wszystkim, która będzie posiadała kod kreskowy. Należy ją włożyć do urządzenia. Na wyświetlaczu jest jakby instrukcja, co należy zrobić. Tłumaczy Marcin Rejman z firmy, która wyprodukowała maszynę. A ta z Krakowa jest pierwszą w Polsce, która za zgniecioną butelkę płaci gotówką. Na razie zebrane w
fundusze pozwalają na opłacanie kaucji za 15 tysięcy butelek. SK Rock. Pogoda. Ciepło, coraz cieplej. 18 stopni już w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy. Do tego piękne słońce i bezchmurne niebo. I tak będzie przez cały dzień. Do tego dojdą jeszcze wyższe temperatury, bo dziś maksymalnie 20. To jest SK Rock. Czyż to jest żenada, co wy robicie? To jest taka żenada, że normalnie spodnie spadają. Słuchajcie. SK Rock. Tak, ja myślę, że to jest możliwe. Jak każdy człowiek, z każdym człowiekiem może się dogadać, po prostu trzeba gadać. Tyle czasu nie mamy, Jadzia. SK Rock. Gramy, co chcemy.